Hej kochani, zabieramy was dzisiaj do aquaparku, waterparku, nie wiem jak to powiedzieć. Jak? Andamanda. Andamanda, naprawdę on się tak nazywa. Andamanda Waterpark. Przeszliśmy już kontrolę bezpieczeństwa, trzeba było wyjąć wszystkie napoje, jedzenie. Udało nam się przemycić kanapkę, ale tylko mnie mówcie. No, a pewnie będzie można kupić wodę i coś do jedzenia w środku, pewnie też głównie z tego żyją. Zobaczymy. No, wstęp tutaj kosztuje około 150 zł za osobę, także no nie jest to tania impreza, także mamy spore oczekiwania. Zapowiada się, że nie jest za dużo ludzi, więc to na duży plus. Parking był tak w 1/3, może zapełniony 1/4, więc to dobrze wróży. No i co? No i idziemy, ile będziemy mogli, to pokażemy. To chodźmy. Wzięliśmy swoje ręczniki, bo tutaj z tego co wiemy, za wypożyczenie trzeba dopłacić 150 batów od ręcznika. No zobaczymy. Jak nam wystarczą nasze ręczniki, to nie będziemy wypożyczać. Ale przydałyby się jakieś szafeczki, żeby zostawić rzeczy. Że poszukamy. Tu pewnie trzeba zeskanować bilety. Tak obstawiam. Dobra, chodźmy do kolejki. Nie jest za dużo. My jesteśmy przy kasie. Pan zeskanował nasze bilety i powinniśmy dostać na rękę opaski. Jeden bok weźmiemy. No bo mamy jeden plecak, nie? Ale ręcznik już nie do zaręcznika, bo 200 za ręcznik. A, 200 jest za ręcznik. Nowy prototyp. Można płacić kartą. Jest tu bardzo głośno, więc nie wiem na ile mnie słychać. Także bardzo im plus, że można zapłacić kartą. Jest mapa całego parku. I spoko, wygląda na całkiem spory obiekt. Widzę, że Michał próbuje się dogadać z panem. Dostaliśmy takie opaski z, nie wiem, samurajem. Bardzo ładne, czerwone. Pewnie za zgubienie jej trzeba zapłacić 1 000 000 batów. Więc lepiej nie zgubić. Dobra, let's go. Na miniaturkę może będzie. Dobra, gdzie te lokersy? A, tu są lokersy, dobra. Dobra, trzeba to obsłużyć. Ciekawe jest to, że tam, że tutaj jest znak. Ciekawe jest to, że tutaj właśnie jest ten znak. Do not leave your belongings. Ale jakby... To gdzie mamy zostawić, jeżeli nie w szafce? Nie, bo twoja nie działa. Musi być moja, bo na moją jest jakby ten. Na ciebie się zarejestrowałeś. Dobra, mamy szafeczkę. Trochę mała. Dobra, się zmieścimy jakoś. Tylko właśnie wadą aż, znaczy nie wiem czy wadą, no tak jest, że ja muszę siedzieć z przodu. A na takiej zjeżdżalni ekstremalnej, to znaczy ja tak gadałam między nami, nie, to nic nie nagrywania, ale jak coś nagrywasz, to mogę powiedzieć. Że właśnie na takiej zjeżdżalni, gdzie jest na pontony, no to ja muszę siedzieć z przodu, bo jestem lżejsza. A to niekoniecznie jest okej, jak się tak ma właśnie jakiś lęk wysokości czy coś. O, spoko, tu jest jakby napisane czas oczekiwania, który wynosi nic, więc bardzo dobrze. O, tu też jest taki basen z barem. Bardzo fajny, bardzo fajny. A tu jest jakaś zjeżdżalnia też? Jakaś końcówka zjeżdżalni jakiejś. A i tu się tak chyba cię tak wbija w wodę, bo tam jest aż 3 metry. O, a tam jest taki flowrider, tam mówiłem, że tam jest taki flowrider z tyłu. Pójdziemy tam i właśnie zawsze chciałem iść na coś takiego. A, to jest takie coś, takie co puszczasz deskę i tak się wypierdzi. To surfowanie takie. No tak, w idealnym świecie to tak wygląda. Zobaczymy jak wyjdzie. Zobaczmy. Dobra, idziemy coś zjeść. Powiemy wam jakie są tutaj ceny. No i pokażemy co zamówiliśmy. Tak, no trochę przejdziemy po parku też. Nie jest dobry pomysł, żebym coś jadła, bo mi brzuch wywali, będę jeszcze głupsza. Taka strefa dla dzieci, nie interesuje nas to. Ale ja nie mam ubrania żadnego, myślisz, że mnie wpuszczą? Są łyby. Bardzo fajne łyby.
No dobra, zobaczmy, co tu mają dobrego. Tutaj mamy tajstwo. O, jest pad thai tofu. Dobra, tu są napoje. Łączyła mi się cebula, jest to za drogo, chodźmy dalej. O, a tu jest taki meat zero. Taki plant-based. No i tutaj włosko. Ja to się zastanawiam, między tym Indonesian fried rice, a między tajin tofu. Co jest tańsze? To jest tańsze, biorę to. A ja się zastanawiam nad tym chicken ramen, bo wygląda spoko. No i nie wiem, ten katsu and rice wziął może? Muszę pomyśleć. Muszę się popytać, czy bo ten katsu and rice jest oznaczony jako gluten free, więc, ale wygląda to jak kurczak smażony w panierce, więc... Generalnie się tu rozejrzymy i jak coś zamówimy, to wam pokażemy. Tak. Tak zróbmy. Dobra, mała zmiana planów. Poszliśmy do innej części. Innej części jedzeniowej, bo tam Michał nie mógł sobie wybrać nic. A tutaj jest indyjska. No i w indyjskiej kuchni akurat jest sporo rzeczy, które Michał może zjeść. No ja niezmiennie wezmę sobie pad thai z tofu. Tutaj jest bardzo tańszy. Tutaj mamy ryż z kurczakiem. Jakiegoś kurczaka. Tam chyba jest butter chicken. Widzę samosy. To nie wiem, co to jest. Ja mam pad thai z tofu. Michał ma takiego kurczaka z sałatką, ryż, strawberry lassi, no i to tyle. Spoko, takie jogurtowe. Pad thai kosztował 160 watów, a to twoje? 180 kurczak. 180 kurczak, 80 ryż. I 140 mongolas. 140 strawberry lassi. Czyli 160 plus 80 plus 160 plus... Zapomniałam. Wykonamy te ciężkie obliczenia już poza kadrem i w montażu wam kleję, ile wydaliśmy. To jest za trudne teraz. Dobra, ten kurczak tylko zimny. A patrzę ciepły. No i to fajnie usmażone. Dobra. Jak na żarcie w akwaparku. No ogólnie spoko. No patrzcie na to. Mam tutaj taką w Paryżu. Nie wiem, czy będzie widać. Chyba jest ogromne. No i tam. Super, mini sałateczka. Super biedna mini sałateczka. Ale po prostu jest po to. Kupiliśmy taki bidon, takie miantki. Bidon kosztował 300 batów, czyli jakieś 30 parę złotych, 35, 36. W ramach tego możemy sobie napełniać go wodą i ile chcemy. A normalnie no to napoje są tutaj dosyć drogie, bo no 100 batów kosztuje taki po prostu napój. Każdy, no tak do 200 batów. No a na naszą dwójkę, no to już by wychodziło całkiem sporo za napoje. A tak to mamy sobie wodę nielimitowaną i mogą nam uzupełniać. Jedzenie naprawdę w porządku. Naprawdę takie mocne 6, 6,5 na 10. Michał miał zimnego kurczaka, dlatego tak średnio to ocenił. A pad thai był taki, taka siódemka bym nawet powiedziała. Mocny plus właśnie za tą wodę, którą można sobie uzupełniać. Że idziemy jeszcze wam trochę pokażemy, cały park. No dobra, może nie cały, ale trochę wam pokażemy. No a potem już idziemy się bawić. O, właśnie, a propos cen, to no wszystko fajnie, bardzo ładne lody, wyglądają fantastycznie. Ale za gałkę, cena za gałkę to prawie 200 batów. Generalnie wygląda cudownie, wygląda to dobrze. No ale 20 zł za gałkę lodów, no to trochę przeginka. Nie wiem, czy w Energylandii by tyle skasowali nawet.
A już porównując to w ogóle do Energylandii, no to niebo a ziemia, bo w Energylandii po jedzenie czekaliśmy godzinę, coś takiego. Była jedna babeczka, która wydawała w ogóle i zbierała zamówienia, także to było coś strasznego. A tutaj elegancko podchodzi się, płaci, odbiera picobello. Tutaj naprawdę, jeśli chodzi o kolejki, to jest to dobrze przemyślane, bo nie czeka się długo ani na atrakcje, ani na jedzenie. Do toalet nie ma kolejek, także same plusy, żadnego minusa. Idziemy dalej. O, a tu jest zjeżdżalnia, którą nam zamknęli tuż przed nosem. Już byliśmy na górze, już mieliśmy przed sobą szlabanik, żeby pan nam otworzył i dobra, zjeżdżamy. Nie. 30 minut przerwy, jest serwis zjeżdżalni. Znakomicie, no przed twarzą dosłownie. Na tych zjeżdżalniach byliśmy takie 3 na 10. Ta była słaba, tamta była znacznie lepsza, tamta to takie 6 na 10. No a właśnie tutaj jeszcze musimy się wybrać, no bo ostatnim razem nam odmówiono. No i to tyle. A to jest atrakcja po prostu 12 na 10. Raz na pół godziny właśnie puszczają taką ogromną falę, ale nie jakąś taką pitu-pitu, tylko naprawdę taką ogromniastą falę, że naprawdę no tak wzrost człowieka i plus jeszcze dwa pewnie. Więc to jest bardzo spoko. No i co pół godziny puszczają, nie wiem, tak z 10 takich fal. Więc bardzo fajnie. Bardzo polecamy. No ta fala jest naprawdę ogromniasta. I tutaj przy tej atrakcji z falą jest właśnie taka przestrzeń właśnie z piaskiem, taka trochę sztuczna plaża, bardzo fajnie zrobione. A można sobie jeszcze wynająć taką lożę, bo ja nie wiem ile ona kosztuje, pewnie jest napisane. 2000 batów, czyli jakieś 230 zł, 200, no tak 250 zł. A, i tam nad tą ścianką, gdzie jest ten basen z falą, to są takie wille i można sobie w nich spać, przenocować, tak jak w hotelu. A, tak na dzień sobie wziąć. A, czyli... Albo takie coś, albo właśnie... A, czyli nie śpisz tutaj jak w hotelu, tylko można sobie wynająć willę, tak po prostu, żeby w niej być przez cały dzień, jak jest się w tym waterparku. No, spoko, jak się nie ma co z rozkazą robić, to robiłabym takie rzeczy właśnie. No dobra, kończą tutaj się takie zjeżdżalnie pitu-pitu. Tutaj są takie, no naprawdę, bardziej extreme. Takie z taką zapadnią, że tak się, wiecie, stoi i tak się... Podłoga tak... się obsuwa. No my byliśmy tylko na tej najwyższej, ona jest też najłagodniejsza. Ona jest całkiem jeszcze taka znośna i tylko na tej byliśmy z tych czterech. Bo pozostałe to już tak trochę nie... Trochę się cykamy. Nie widziałam, żeby ktoś tu zginął, więc może jeszcze dzisiaj nikt nie zginął. Chodźmy dalej. Na to musimy iść koniecznie, bezapelacyjnie. Wygląda to super, ale tam już są takie inne pontony, takie grubsze. I to zjeżdżalnie tak aż tam i tam, o. O, proszę bardzo, można na masaż iść. Strasznie drogo. O, no tak na leżąco mogłabym spróbować. Ty byś pewnie cwaniaku chciał na stojąco. No jakby się dało, ale nie wiem, czy bym dał radę wstać. Nie, to... Ale jest spora kolejka. No bo oni tak tutaj chwilę dają ci poserwować. No dobra, chodźmy. Bo tu się trzeba nastać właśnie w kolejce po ponton, po to, żeby pójść do kolejki na zjeżdżalnię, bo na tą zjeżdżalnię są specjalne pontony. No tak słabo trochę. Nie wiem, czy mi się chce czekać, ale wygląda fajnie to zjeżdżalnie. No to długa jest, to jest taka najdłuższa, bo ona się ciągnie właśnie. No nie wiem, bo ona tak na pół godziny ona jest, ta zjeżdżalnia.
co też lubimy najbardziej, czyli porównywanie cen i pokazywanie, ile co kosztuje, czasem absurdalne pieniądze. Na przykład, jeżeli nie macie przy sobie kremu z filtrem i bardzo chcecie kupić, to można tutaj jak najbardziej. Tyle, że o taki krem w sprayu, a tutaj akurat nie ma ceny, ale wcześniej podejrzeliśmy, no ten kosztuje na przykład jakieś 75 zł, 80 zł. No a ten, jak patrzyliśmy cenę, ten kosztuje około 100. No nie, więcej, 150 zł. Bo kosztuje 1200 batów. Także lepiej mieć swoje. Dobra, kochani, to kończymy tą wesołą zabawę w Andamanda Phuket. Było bardzo fajnie. Tak, trochę trzeba zapłacić za bilety, ale warto. Warto, moim zdaniem bardzo warto. A i co, wychodzimy, zbieramy się. Michał sobie pozwolił na drinka, także ja prowadzę. Zobaczymy. Jak się odezwiemy, to znaczy, że przeżyliśmy tą przejażdżkę. Tak. A trzeba oddać te opaski? A ty masz pieniądze na swoje jeszcze. No właśnie, a co z pieniędzmi? Bo tutaj się doładowuje te brązoletki pieniędzmi. I jak coś zostanie, to nie jest tak, że to przepada. Tylko można sobie ten odebrać. Więc bardzo prokonsumenckie wyjście. Czy tam hajs się nie zgadza? No właśnie nie wiem. A ile dostałeś? Mieliśmy 900. 500, nie, no to się zgadza w sumie. Zgadza się. Wracać, bo tak. Zaczyna padać. A skuter nie ma dachu. Mhm. Widzisz, już dzisiaj byliśmy mokrzy cały Jesteśmy dzień. Jesteśmy cali mokrzy, więc... Tak. Tak, mamy nasz rydwan. No i w drodze. Trochę się stresuję, ale to dlatego, że jesteś ciężki i mi się z tobą trudno manewruje. Daleko nie mamy, raz, dwa i... No, w sumie mamy jakieś 5-6 minut do domu.